zaproszonych i tych, którzy przyszli w charakterze obserwatorów, widzów, uczestników ze strony słuchaczy, a przysiedli się również do nas i tych, którzy się nie zmieścili tutaj przysiąść. Celem tego panelu, który jest zatytułowany, sparafrazuję sobie tytuł, dlaczego popularyzować filozofię, jak popularyzować filozofię. No myślę, że w tytule cel jest podany, ale motywacja takiego panelu. Wydaje się, że wszyscy wiemy, że wszyscy my filozofowie wiemy, że popularyzowanie filozofii jest ważne, że jest to coś, co powinniśmy robić, ale z drugiej strony tak jakby ta wiedza nas nie motywowała do działań, do tego, aby coś zrobić. A jeśli to tylko nieliczne przypadki, dlaczego tak twierdzę, nie robiąc żadnych badań socjologicznych, jednak to wrażenie mam, jest ono wynikiem kontaktowania się z różnymi potencjalnymi pisarzami dla czasopisma filozofii, popularyzującego filozofię. No i zauważyłem pewien kontrast. Kiedy piszę do anglosaskich filozofów, to natychmiast otrzymuję odpowiedź i do trzeciego numeru, przy czwartym troszkę było inaczej, przy piątym, który jeszcze nie powstał, bo trochę inaczej, na 11 prób 9 było pozytywnych, z tych dwóch jedna była bez odpowiedzi, a jedna była z usprawiedliwieniem się, że dany autor nie będzie mógł dla nas napisać. Natomiast na naszej więcej prób kontaktu z polskimi autorami to kończyło się większością odpowiedzią, że nie mam czasu albo brakiem odpowiedzi. Te odpowiedzi, które były pozytywne, to albo to byli już moi bliscy znajomi i czuli się zobowiązani, albo to były osoby jak profesor Grobek, które czują się zobowiązane popularyzować filozofię. Z tego wnioskuję, że trzeba przekonywać filozofów, być może też nie filozofów, ale przede wszystkim filozofów do popularyzowania filozofii. Teraz jak wyobrażam sobie ten panel, tę dyskusję? Zadam dwa pytania. Myślę, że możemy nad tymi pytaniami dyskutować oddzielnie. Pierwsze pytanie, dlaczego powinniśmy popularyzować filozofię? Wiem, że to jest oczywiste dla filozofów, ale wydaje się, że nie, więc warto do tego pytania powrócić. I kiedy w miarę wyczerpiemy nasze argumenty, racje na rzecz takiej godziny odpowiedzi, zakładam, że ona raczej będzie jedna, że należy popularyzować, wówczas warto będzie zapytać, jak popularyzować. Wtedy poświęcimy dalszą część panelu dyskusji nad tym pytaniem i ewentualnymi racjami odpowiedziami na to pytanie. Trzech panelistów, chociaż tutaj siedzi nas więcej, a panelistów jest troje. Mamy panią profesor Pobojewską z Łodzi, mamy pana, mogłeś powiedzieć, profesora Saja ze Szczecina, no i moją osobę z Gdańska. Proponuję, abyśmy zaczęli może od pani profesor przez Krzysztofa i ja pozwolę sobie zakończyć pierwszą rundę, a potem przejdziemy do dyskusji z pozostałymi osobami, zanim przejdziemy do drugiego pytania. Proszę bardzo. No więc ja może zacznę od tego, że dziękuję Państwu, że Państwo zorganizowali ten panel i udało się Państwu przyjąć. Wiem, że były chyba jakieś powody. Bo myślę, że to jest w ogóle bardzo ważna kwestia społeczna, tutaj popularyzowanie filozofii. I może zacznę od tego, czym jest popularyzacja. Tutaj mam słownikową definicję, więc popularyzować znaczy rozpowszechniać określoną wiedzę wśród szerokich kręgów społeczeństwa, wykładać, publikować coś w formie przystępnej i zrozumiałej dla niespecjalistów. Czyli po prostu mówiąc inaczej, jak wyjść z filozofią poza filozofią, jak tutaj mówiliśmy na naszej sekcji. I teraz następna jeszcze tutaj uwaga, że mówiąc o filozofii, będę używała takiego, będę rozumiała ten termin w sposób taki zbiorczy. Są różne koncepcje filozofii i tutaj się nad tym nie będę rozwodziła. Może tylko wspomnę o dwóch takich podstawowych rozróżnieniach. Na filozofii jako zbiór systemów i teorii i filozofii jako filozofowanie. Tutaj nie będę tego rozdzielała. Tym słowem filozofia ujmuje i to, można powiedzieć, starożytne i to nowożytne rozróżnienie, którego tutaj dokonał Hadek. I teraz odpowiedź na to postawione przez pana pytanie, to znaczy, dlaczego filozofom akademickim powinno zależeć na popularyzacji filozofii? Ja wzmocnię tę tezę. To znaczy, nie tylko powinno jej zależeć, ale uważam, że jest to ich obowiązek. Jest to ich obowiązkiem. Dlaczego?
Po pierwsze, dlatego, że jako nauczyciele akademiccy są zaangażowani w system edukacji i z tego powodu w pewnym zakresie odpowiedzialni za wynik tej edukacji. To jest za kształt i poziom wykształcenia obywateli. Natomiast nie ma dobrego wykształcenia bez otarcia się o filozofię. To znaczy filozofia w związku z tym jest potrzebna, pomijając to, że wszystkim, ale ludziom wykształconym, to bez tego właściwie nie ma, bez filozofii nie ma dobrego wykształcenia, jakikolwiek byłby to kierunek. Jeżeli będzie potrzeba, to uzasadnię. Po drugie, filozof akademicki, tak jak każdy obywatel, powinien przyczyniać się do realizacji aktualnie istotnych celów społecznych. A filozofia, choć przydaje się każdemu w każdej epoce, to obecnie u nas w Polsce ma szczególne znaczenie. I popularyzując filozofię, uświadamiając filozoficznie obywateli, wypełniamy jakieś posłannictwo społeczne. Po trzecie, powinniśmy popularyzować filozofię dla samej filozofii. Dla samej filozofii, to znaczy, tutaj to jest takie autodeliczne podejście do tego problemu. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ, tak jak tutaj to sformułował kolega Woźniczka, filozofia obecnie w Polsce znajduje się w sytuacji opresji. Tak powiedziałeś i to bardzo mi się podobało. I rzeczywiście z tego powodu, dbając o samą filozofię, należałoby ją popularyzować. No i czwarte, filozofowie powinni popularyzować filozofię dla siebie samych. Dlaczego? Bo no, inaczej stracą pracę. To może ty. Jeżeli trzeba będzie uzasadniać coś, to ja myślę, że filozofię jako taką popularyzować nie trzeba, ale to jest pewien kruczek w tym, co teraz powiedziałem. Jej nie trzeba popularyzować, ponieważ jeśli ktoś ją tylko pozna, to tam jest tyle pięknych treści, tyle ważnych idei, tyle istotnych myśli, że każda inteligentna osoba, która zdaje sobie sprawę ze złożoności świata, będzie zaangażowana w studiowanie dalej w filozofii, w uczenie się jej, w rozpoznawanie historii myśli ludzkości. Problem polega na tym, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że filozofia to jest filozofia nauki, że to jest filozofia dotycząca tego, jak mamy żyć, co to jest dobre rzeczy, co to jest sprawiedliwość, że to jest filozofia dotycząca tego, co jest piękne, co jest brzydkie, co jest dziełem sztuki. Że to jest filozofia dotycząca tego, nie wiem, jak żyć sensownie, czy istnieje Bóg, czy go nie ma. Jest wiele fantastycznych pytań filozoficznych, które myślę, że każdego z nas interesują. Myślę, że każdy z nas gdzieś jest prawdą, jest filozofem. Każdy zadaje pytania. Każdy chce uzyskać odpowiedź, albo przynajmniej popatrzeć, jakie są ścieżki udzielania odpowiedzi. Z filozofią problem polega na tym, że ona jest jakby w tym po prostu trzecim świecie. Więc, żeby ktoś odkrył tą filozofię, musi dotrzeć do niej przez pewne przekaźniki filozofii. Teraz, czym są te przekaźniki filozofii? To są trzy rzeczy. To jest nauczyciel filozofii, zawodowy filozof. Filozofię można poznać także poprzez absolwenta filozofii. Tego człowieka, który wychodzi po studiach i z którym na co dzień wiele osób się spotyka i o którym się dowiaduje, studiowałem filozofię. I filozofię można poznać poprzez teksty. I myślę, że my mamy odpowiedzialność jako zawodowi filozofowie do tego, żeby pokazywać tą prawdziwą twarz filozofii, którą myślę, jestem pewny, wiele osób się zachwyciło i podążało za tą prawdziwą stroną filozofii. A tak teraz nie jest. Myślę, że filozofia jest w kryzysie, czyli wiedza o filozofii, szacunek do filozofii jest w kryzysie, dlatego że w naszym społeczeństwie, w Polsce, filozofia niestety nie ma dobrego rozpoznania. I wiele osób uważa,
Tak jak to też jest w naszym polskim języku, że filozofować to niestety jest synonim mówienia nieistotnych bzdur. I ten, te konotacje, te powiedzenia nie filozofuj, tak? Nie filozofujmy, tak? To nie jest taka trudna filozofia. Te konotacje z tym słowem w społeczeństwie są dla nas strasznie szkodliwe jako dla środowiska, a też dla całej nauki w ogóle, dla świadomości, dla społeczeństwa, które dewaluuje właśnie filozofowanie, głęboką myśl, racjonalizowanie ważnych problemów społecznych i naukowych. Więc naszym zawodowym posłaniem, posłannictwem gdzieś jest próbowanie odczarowania tego negatywnego obrazu, tych negatywnych skojarzeń z filozofią. A to się potem przełoży na wiele pozytywnych rzeczy. To się przełoży na to, że i zawodowi filozofowie w perspektywie 3, 5, 10 lat będą mieli słuchaczy w postaci studentów, których jest teraz wiemy coraz mniej, że osoby, które studiowały inne kierunki studiów, będą chciały gdzieś na jakieś podyplomowe kursy przychodzić, jakieś magisterskie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej z zakresu, z swojego zakresu wiedzy. Że, nie wiem, chociażby jakieś czasopisma filozoficzne, czy inicjatywy takie jak na przykład teraz będą miały słuchacze, więc myślę, że jest dużo do zrobienia tak naprawdę, jeśli chodzi o promocję filozofii, a tak naprawdę ta promocja, ona nie powinna wyglądać jak, nie wiem, promowanie pasty do zębów, bo jestem w świecie przekonany, że wystarczy pokazać w dobry sposób, czym jest filozofia, a ludzie ją będą chcieli brać do siebie, będą chcieli z nią przebywać, będą chcieli jej się nauczać. Problem polega na tym, że niestety, i to jest jakby druga część pytania, w mojej opinii teksty filozofów, to jak my piszemy, nie przekonuje społeczeństwa naszego, że filozofia jest wartościowa. Niestety nasi absolwenci czasami też to nie są osoby, które reprezentują to, czego się oczekuje od filozofów de facto. No bo czego się oczekuje od filozofów? Żeby byli przekonujący, żeby byli mądrzy i przekonujący, żeby potrafili ze sobą racji pokazywać, jakie są ścieżki rozumowania. Ale na przykład nie uczymy retoryki. Nie uczymy dobrych sposobów komunikacji naszych studentów. Tego, co było kiedyś sednem filozofii, agora, retoryka, dyskusja, przekonywanie. My uczymy wiedzy. Tak samo teksty filozoficzne. Bardzo mało jest, jak Arko też wspomniał, chęci do tego, żeby pisać popularne teksty, krótkie teksty, żeby blogować. Na przykład 5 lat już prowadzę, myślę, blog filozoficzny Etyka Praktyczna. Zgadzam się z tą opinią, o której mówi Artur, że trudno jest strasznie namówić zawodowego filozofa do tego, żeby chociażby streścił w popularny sposób swoje ostatnie artykuły. Muszę przyznać się do pewnego grzechu wobec popularyzacji sprzed lat. Krzysztof kilka lat temu sam prosił mnie, abym coś regularnie pisał na portalu Etyka Praktyczna i przeraziło mnie to regularnie. Wiem, że chyba nie stać mnie, ale teraz, kiedy przeszedłem na drugą stronę rzeki i też chcę popularyzować, no rozumiem teraz, jak on się czuł wtedy i dlatego mam też wyrzuty sumienia, że ja bym jednąc przyczyn, tak jak on się wtedy czuł, trochę sfrustrowany. Gdyby przekonywać, to pewne argumenty zostały już powiedziane, czyli dwa rodzaje argumentów. Jedno odwołujące się do wartości samej w sobie, że filozofia sama w sobie jest czymś pięknym i szlachetnym, i te argumenty natury praktycznej. Ja skupię się na tych drugich. I uzasadnię, dlaczego ten pierwszy, tutaj nie potrzebna jest dyskusja, jeśli chodzi o dyskusję między filozofami nad tym, czy popularyzować. Wszyscy wiemy, że filozofia jest, jeśli pozwolę sobie na taką maskulinistyczną alegorię, piękną kobietą, tylko jeśli piękna kobieta by siedziała gdzieś w ciemnym kącie i nie wie o jej istnieniu, to amatorów będzie nie wie. Cały problem polega na tym, jak sprawić, aby ktoś chciał chociaż raz zetknąć, żeby się przekonać na własne oczy, że warto jest się filozofią, jeśli mogę takiego słowa użyć, delektować. Może coś więcej powiedzieć filozofia, nie tylko delektowanie się, to są bardziej specjalnie poważne sprawy. Więc jakich argumentów praktycznych mógłbym użyć,
do filozofów. Znaczy argumenty mogą być trzech rodzajów. Możemy mówić, że ze względu na filozofię i jej dobro w przyszłości, w sensie socjologicznym, ze względu na nas, filozofów uprawiających filozofię i ze względu na społeczeństwo, do którego chcemy wyjść z ideą filozofii, popularyzować filozofię. Ze względu na filozofię można powiedzieć w ten sposób. Znaczy, kiedy mówimy, że w filozofii jest dobrze? Mówimy, że w filozofii jest dobrze, jeśli są bardzo dobrzy filozofowie i produkują bardzo dobrej jakości teksty, są odkrywane nowe wątki, formułowane nowe pytania, formułowane nowe odpowiedzi i widzimy, że wymiana idei jest żywa. Wydaje mi się, że tak jak w innych dziedzinach, na przykład w sporcie, jakość tej dziedziny zależy od tego, jaki jest narywek, jakie są nowe siły, które noczy świeża krew, która jest wpompowywana w ten system, a to zależy w dużej mierze, co widać na przykładzie popularyzacji różnego rodzaju sportów. Im bardziej popularyzowany jest jakiś sport, więcej mam złotych medali w danej dziedzinie. Jeśli nie jest popularyzowany, no to wtedy wypadamy blado na zawodach międzynarodowych. I tak alegorycznie mógłbym powiedzieć, że im więcej byłoby popularyzujących tekstów, tym więcej ludzi, którzy są bardzo inteligentni i w swoich planach życiowych nie rozważali w ogóle filozofii jako opcji, jest w stanie tę opcję wziąć pod uwagę, dołączyć do grona studiujących, a później być może grona uprawiających filozofię zawodowo i w ten sposób zmuszających nas do wyższego poziomu filozofowania, czytających nasze teksty, krytykujących, domagających się odpowiedzi. To ma tylko i wyłącznie pozytywny wpływ na filozofię. Również im większa znajomość filozofii przez popularyzację, tym lepiej dla filozofii od strony instytucjonalnej. To znaczy, jeśli wszyscy wiedzą, że filozofowie to są bardzo mądrzy ludzie i mówią mądre rzeczy na też ważne tematy dla społeczeństwa, no to takie instytucje jak Ministerstwo Edukacji, czy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, czy inne instytucje, które mają jakieś możliwości podejmowania decyzji dla nas istotnych, będą bardziej skłonne wspierać instytucjonalnie filozofię. Zresztą widać to na przykładzie zeszłorocznej debaty nad filozofią. Okazało się, że nagle wiele osób pomyślało, że filozofia to jest coś ważnego i na przykład na uczelniach jest więcej zamówień z niefilozoficznych kierunków studiów na zajęcia z filozofii. W tym roku jest to zauważalna, zaskakująca rzecz. Do tej pory myśleliśmy, że nie będziemy mieli pensum pełnego. Tymczasem okazało się, że mam tak dużo zamówień z innych kierunków, przynajmniej na Uniwersytecie Gdańskim, że ten problem chwilowo przestał istnieć. Mówię chwilowo, ponieważ jeśli nagle zanikniemy, nie będziemy dalej kontynuowali tego dzieła popularyzowania filozofii, mówienia o filozofii, to wszystko może na nowo wrócić do stanu raczej nie zadowalającego. Ze względu na filozofów, tutaj już pani profesor wspomniała, że stracimy pracę. Ja bym chciał powiedzieć, na czym ten mechanizm by polegał. Jeśli piszemy popularyzatorsko, zwiększa się ilość czytelników nie tylko dzieł popularyzujących, ale i tych dzieł, które piszemy jako filozofowie dla filozofów. Jeżeli zwiększa się ilość czytelników, to zwiększa się ilość sprzedanych książek, zwiększa się ilość takich zamówień do prasy, do mediów, co też myślę, że na dłuższą metę będzie miało przełożenie na jakieś efekty, nazwijmy to efekty finansowe, ale też na wyższy status społeczny filozofii i filozofów. Do tej pory, nie licząc może gdzieś tam lat 20 i wstecz, ale w tym naszej nowej rzeczywistości politycznej filozof raczej kojarzy się, tak jak powiedział tutaj Krzysztof, z kimś, kto właściwie sam nie wie, o czym mówi, nie ma jakiejś motywacji do konkretnych działań, które zabezpieczają życie, które wnoszą coś pożytecznego, to taki ktoś ala dziwa. Wydaje mi się, że przez popularyzację jesteśmy w stanie zmienić sytuację. Mógłbym rozwijać, ale nie chciałbym dawać złego przykładu, ale nie jestem, więc długo nie będę mówił na ten temat. Jest ze względu na społeczeństwo. Ja tu rzucę tylko trzy hasła. Po pierwsze, im więcej idei, które mają wpływ na myślenie ludzi w sposób klarowny, przystępny, przekonujący, rzetelnie przedstawianych, będzie dopływało, czy docierało do umysłów na szerszą skalę, tym wyższy będzie poziom debat publicznych, wyższa kultura dyskusji w szkołach. Ogólnie życie społeczne, wydaje mi się, że będzie bliższe temu ideowi demokracji, o której wszyscy marzymy. Wydaje mi się, że też pewne cnoty intelektualne, które dzięki uprawianiu filozofii, nawet na tym popularnym poziomie i w szkołach, moglibyśmy sobie kształcić, mówię my, w sensie my wszyscy, w tym młodzież, uczniowie, ale też ludzie czytający, ludzie już po studiach czytający
popularnoprostkie, przynajmniej teksty filozoficzne, tego rodzaju cnoty przekładają się też na bardziej klarowne, bardziej spójne, rzetelne myślenie i działanie w takich dziedzinach jak ekonomia czy nauka. Wydaje mi się, że ilość patentów pośrednio jest związana też z tym, jak idee filozoficzne ożywiają umysły przeciętnych obywateli, przeciętnych Polaków. Na końcu może jeszcze wspomnę tylko, jakość debat politycznych też byłaby znacznie wyższa. Czyli jest mnóstwo powodów, żeby popularyzować, jeśli ktoś nie czuje z filozofii się zobowiązany, powinien mieć wyrzuty sumienia. Ewentualnie poczucie straty, ważnej straty. Teraz na tym pytaniem zapraszam wszystkich pozostałych do dyskusji, łącznie z panelistami, tak żebyśmy wszyscy tutaj byli, no, czuli się dopuszczeni do dyskusji. Jest nas na tyle niewiele, że możemy pozwolić sobie na pewną spontaniczność. Ja nie będę tak wskazywał palcem. Jak będzie nas wiele naraz na dyskusji, wtedy będę starał się porządkować, jeśli będzie konieczne. Czy państwo widzę, że zastanawiacie? Tutaj profesor Kowal. Ja może powiem o pewnych pułapkach popularyzacji. Nie wiem, to są wszystko przykłady, znaczy podam dwa przykłady z życia moich dzieci. Tak, mianowicie, jedna z moich córek, średnia córka, wróciła kiedyś z lekcji w pierwszej klasie liceum, zachwycona lekcją na temat Platona. Zachwycona Platona. A jak się dopytywałem, co tam na tej lekcji mówiono o Platonie, to okazało się, że córka była zachwycona tekstem Platona jako utworem poetyckim. Na lekcjach polskich, na lekcji polskiego przerabiali. I jak próbowałem z nim wyciągnąć, jaki problem próbował rozwiązać Platon, albo dlaczego miał taki dziwaczny problem, to ona nic na ten temat nie potrafiła powiedzieć, no bo nic na ten temat na lekcji nie usłyszała. Ona usłyszała tylko piękną bajkę, ubraną w poetycki język. Ale jeszcze gorsza przygoda się przytrafiła mojej starszej córce, która kiedyś przyniosła ze szkoły jakieś opracowanie na temat Leśniaka i w tym opracowaniu było napisane, że Leśniak był miłośnikiem filozofii Bergsona i dlatego pisał o walce ducha z materią. I teraz, co to jest ta walka ducha z materią? To znaczy, co, na czym ona miała polegać? Ten duch, tak, tę materię może strącić albo na odwrót? Tak? Czyli na czym polegałoby zwycięstwo którejś strony w tej walce? Tak? Także niestety właśnie taki niestety polonistom to bez trudu przechodzą przez gardło takie sformułowania jak walka ducha z materią, tak? I co nawet sformułowania, które nie mają żadnego istotnego sensu, to znaczy w ogóle żadnego sensu. Tak? Bo tam Bergsonowi chodziło o rozwój ducha poprzez pokonywanie oporu materii. Tak? To zupełnie co innego niż walka jeden z drugim. Bo duch, żeby się rozwijać, to potrzebuje pokonywać pokój materii, jakby ją zwalczył, bo na to nie miał, czy nie miałby się jak rozwijać, jakby samą materię miał zniszczyć. Nie? Także niestety popularyzacja przez osoby, które skądinąd działają, najlepszej wierze, tak? Bo to rzeczywiście jest. Bo zapewne autor tego opracowania, jak ten nauczyciel polskiego liceum, którego to opracowało, to byli na pewno mieli jak najlepsze intencje i sami pewnie byli też miłośnikami filozofii, no ale niestety są niedokształceni, tak? I popularyzują tę filozofię w sposób niekoniecznie dobry. Myślę, że to dochodzi tylko do tego, że popularyzacja wymaga odpowiednich popularyzatorów. I no, nad tym też trzeba by się pochylić. No, filozofia, czasopismo, wydaje mi się, że jak na razie wybieramy naprawdę dobrych autorów, a jak jakiś tekst przychodzi, który właśnie budziłby pewne wątpliwości, to dajemy słuszne rady. No, przynajmniej mi się wydaje, że słuszne rady autorowi i jeśli autor za nimi idzie, tekst
nadaje się do publikacji. Tak, ponieważ Państwo nigdy nie wybrzydzali na nowe teksty, to myślę, że Państwo to dobrze robią. Też tak myślimy. To jest pytanie, Robert. Ja bym pozwolił sobie nie zgodzić się z profesorem Groblerem. W takim podejściu do sympatyków filozofii, którzy może nie najlepiej potrafią jeszcze popularyzować, w tym sensie, że to są nasi sojusznicy, a nie wrogowie. Nie wolno im podcinać skrzydeł. Tak mi się wydaje. Nie wolno im podcinać skrzydeł. Trzeba ich umiejętnie dokształcać. Często filozofowie akademicy traktują pozaakademickich właśnie z góry, często zabijając w nich to, co można by jeszcze rozwinąć, wykorzystać i rozpowszechnić dzięki nim, prawda? Więc ja bym wolał być ostrożny właśnie. To są nasi po prostu sojusznicy, a nie wrogowie. To tylko takie słowo komentarza. Nie, właśnie tego, tak? Ja tutaj się też z Panem zgadzała i myślę, że jeżeli Twoja córka wyniosła takie przekonanie, że tekst Platona jest piękny, to z jednej lekcji to jest wystarczające. Tak mi się wydaje. Na jednej lekcji ona nie była w stanie się dowiedzieć wszystkiego. I wydaje mi się, jeżeli tylko nie została do niego zniechęcona i powiedziała, że to jest bzdura kompletna i tak dalej, to ona być może sięgnie po to później i albo jeżeli usłyszy, to wyostrzy słuch i dowie się więcej. Także ja tutaj nie traktowałam tego jako przykład negatywny. Poza tym jest to po prostu klasyczna droga platońska. Najpierw poznamy piękne rzeczy, żeby dojść do pięknych idei. No tak. Już mamy głos profesora i za chwilę doktor Urbańczyk. Pytanie, jak popularyzować filozofię, proponuję umieścić w szerszym kontekście. Po pierwsze, budzenia potrzeby filozofowania. Po drugie, przekazu kulturowego filozofii. Więc pierwsza rzecz, budzenie potrzeby filozofowania. To jest taka wielka propozycja z lat 60. ubiegłego wieku Henryka Essendera. Wtedy, kiedy rozważano możliwość nauczania filozofii w szkołach, bo to była dyskusja o tym, co robić z filozofią w okresie bezpośrednio powojennym. W powojennych liceach jeszcze była nauczana propedeutyka filozofii w standardzie przedwojennym, czyli ona składała się z dwóch części. Części psychologicznej i części logicznej. Czystej filozofii, jak dzisiaj go rozumiemy, Platona, to na przykład w ogóle nie było. Essenberg mówił, że ten okres zaniedbania między laty, po czasach stalinowskich wymaga pewnego pobudzenia również i filozoficznego. I mówił, że wprowadzanie filozofii, to jak my tutaj chcemy, takiej trochę akademickiej, ambitnej, do szkół, do proponowania filozofii młodzieży, która nie ma potrzeby filozofowej, jest wielkim błędem. Tylko pozwolę sobie, zanim Michałowi dam głos, myślę, że jedna z przesłanek, przynajmniej jedna, wydaje mi się fałszywa. To znaczy, mówimy, że nie ma potrzeby filozofowania, możemy mieć różne rzeczy na myśli, ale jeśli ja odczuwam to w ten sposób, że problemy filozoficzne nie poruszają i kiedy nagle ktoś uświadomi sobie jakiś problem, nie ma potrzeby drążenia, szukania odpowiedzi, to wtedy ta przesłanka byłaby fałszywa. Druga rzecz, rozumiem taki problem, to znaczy jak nagle pójdziemy z filozofią do ludzi, która jest po pierwsze trudna, a po drugie jest mnóstwo różnych perspektyw, które się często wykluczają i często ona właśnie może preferować jedną kosztem innych. Niektórzy mówią, jeśli ma taka być konsekwencja nauczania filozofii, to zrezygnujmy z niej maksymalnie pozwólmy na te formalne elementy nauczania filozofii, czyli logika przede wszystkim. Wydaje mi się, że jest trzecie rozwiązanie. Znaczy, miejmy świadomość, że filozofia jest pluralistyczna i pozwalajmy na różne perspektywy i zmuszajmy do porównania tych perspektyw, bo bez tego rodzaju treściowej filozofii te narzędzia formalne czy narzędzia logiczne to będzie takie trenowanie na sucho. Czy trzeba je trenować czytając realne teksty, gdzie się realne problemy rozwiązuje, a nie w czyste formalnej postaci. Do formalnej logiki miłość ma bardzo niewielu, natomiast gdy trzeba czytać tekst rzetelnie i krytycznie, wtedy się okazuje, że te narzędzia logiczne są potrzebne i jest motywacja, żeby trochę tej logiki spróbować. Ale bo przerwałem, nie mogę dokończyć. A przepraszam, mogę tak? Tak, tak. Mogę. Bo mam teraz na myśli następny moment istotny dla tego, co się dzieje z edukacją filozoficzną w Polsce, mianowicie 89 rok,
i przełom polityczny, zmianę ustroju, wobec tego i też zmianę, powiedziałbym tak wyraźnie, w ideologii Prykasa. Kiedy odchodzi jego system, system już, który zupełnie się zużył, to jest pytanie, jakie ogólniejsze racje, jakie ogólniejsze treści zaproponować młodzieży. No i na przykład wchodzi potężna ideologia Kościoła katolickiego, zresztą w postaci nauczania religii. Natomiast młodzież szkolna pozbawiona jest alternatywnych idei, alternatywnych wobec religii, wizji, rzeczywistości. I uważam, że to był wielki błąd ówczesnych władz edukacyjnych, które wprowadzając religię do szkół, nie dały równie silnego komponentu alternatywnych pluralistycznych idei. Zresztą Europa współczesna jest pluralistyczna. No, to, co się stało z wprowadzeniem etyki, było wielkim nieporozumieniem właśnie edukacyjnym, politycznym, kulturowym, bo w opinii powszechnej zapanowało przekonanie, że etyka jest swego rodzaju antyreligią. No to jak przez antyreligię mamy wprowadzać filozofię do szkół? Rozumiem, tutaj, żeby takie małe wyjaśnienie, tak, że nikt z nas nie chce powiedzieć, że proponujemy filozofię zamiast religii, tylko właśnie chcę powiedzieć, że to są, możemy alternatywę traktować również jako koniunkcję, przynajmniej w czasie. Powiem tylko tak, moja córka chodzi i na religię, i na etykę. Niestety takie decyzje podejmują bardzo nieliczne dzieci i rzeczywiście jest taki odbiór, że albo, albo. Mówię jeszcze, tak. Postaram się w tej części dokończyć. Według mnie potrzebne są rozwiązania systemowe, polegające na tym, że filozofia będzie wprowadzona do szkół jako przedmiot obowiązkowy. Wymaga to potężnych założeń funkcjonowania, zmiany założeń funkcjonowania całego systemu edukacyjnego. I to jest praca nie na rok, dwa, czy na zmianę jednego czy drugiego rządu, ale to jest praca 10-15 lat. Czy możemy potraktować ten głos jako głos do następnego pytania, jak popularyzować? Wydaje mi się, że on kwalifikuje się do jakiejś formy, ta propozycja kwalifikuje się jakoś jako propozycja popularyzacji, nawet jeśli urzędowo i przymusowo, ale i to jest rozpowszechnione. Jasne. I ostatnie zdanie, przekaz kulturowy. Nie ma żadnej wątpliwości, że Polska jest częścią Europy, wobec tego ważne, żeby nie tylko w sensie popularyzacji, nie tylko w sensie budzenia potrzeby filozofowania, otwarta była ścieżka przekazu kulturowego filozofii. Tu jesteśmy tutaj jakby nie wiem, w sposób naturalny związani z ideami no, choćby polskiej filozofii, wielkiej tradycji romantycznej polskiej filozofii. Filozofii analitycznej, no i tak dalej, możemy mnożyć. Mamy wielkich ojców, nie tylko mówię o Polsce, ale wielkich ojców kultury europejskiej. I potrzebny jest poprzez filozofię przekaz kulturowy, który jest znacznie czymś poważniejszym niż tylko działaniami promocyjnymi czy budzeniem potrzeby filozofowania. To jest pewna propozycja, do której wrócimy być może, jak popularyzować. Ja pozwolę, że pan Urbańczyk czeka już naszego czasu. I tu mamy jeszcze dwa głosy, to dobrze, czyli mamy te cztery głosy, pięć i wtedy przechodzimy do drugiego pytania. Dobrze. Dziękuję bardzo za głos. Szanowni Państwo, ja najpierw może wytłumaczę swoją obecność tutaj. Jestem, po pierwsze nie jestem filozofem, jestem prawnikiem, ale też nie dogmatykiem, bo zajmuję się myślą polityczną prawną, a moja obecność stąd wynika, że jestem jednym z tych nielicznych, którzy odpowiedzieli Arturowi i starają się regularnie publikować w piśmie filozofii. Zresztą jestem bardzo wdzięczny za możliwość pisania tego czasopisma. No i moja obecność tutaj od razu chyba zaświadcza o tym, że uważam, że filozofię należy popularyzować jak najbardziej. Ja zajmuję się myślą polityczną prawną. I pozycja mojego przedmiotu jest trochę podobna do problemu filozofii. Tak? Na studiach prawniczych od dobrych kilku lat też toczy się taka wielka debata, czy przedmioty ogólnohumanistyczne są w ogóle potrzebne. Czy właściwie nie należałoby prawników uczyć tylko i wyłącznie paragrafów, a takie przedmioty jak myśl polityczno-prawna, czy historia prawa no, powinny gdzieś być ewentualnie dodatkowe. Wydaje mi się, że ta potrzeba filozofowania, to o czym tutaj była mowa, ona jest ogromna.
Tak? Studenci, którzy przychodzą na mój przedmiot, przychodzą z taką nadzieją, że będą mogli, że to będzie miejsce, gdzie oni będą mogli porozmawiać o rozmaitych problemach. O tym, czym jest państwo, co to jest prawo, co to jest sprawiedliwość, jak rozumieć wolność. To są takie ogromne problemy też filozoficzne. I w sytuacji, gdy rozmawiamy o tym na zajęciach, te zajęcia są fascynujące. Studenci są zachwyceni i wynoszą dużo więcej, niż gdybyśmy przez 90 minut wykładał historię filozofii średniowiecznej po kolei i omawiał filozofię. Nie zgodzę się z takim stwierdzeniem, że filozofii nie trzeba popularyzować. Żyjemy w XXI wieku, gdzie filozofia jest tak naprawdę jedną z setek dzieci, którą człowiek może się zająć, zwłaszcza młody człowiek. I tu nawiążę do tego, o czym mówił pan profesor. Rzeczywiście wydaje mi się, że jest absolutna potrzeba, żeby filozofia zagościła w szkole podstawowej i gimnazjum. Dlatego, że dzisiaj, proszę zauważyć, maturzysta, kończąc liceum, on ma do wyboru setki przedmiotów, setki kierunków. I wśród nich filozofia jest tylko jedną z wielu. Na dodatek on nie miał z nią wcześniej w ogóle kontaktu. Dla niego jest to kierunek absolutnie abstrakcyjny. Gdyby ta filozofia była obecna w szkole jako normalny przedmiot, tak jak biologia, chemia, to wiedziałby, o co chodzi, co jest istotą tego przedmiotu. A przynajmniej miałby mniejsze lub większe pojęcie. Także to jest doskonały pomysł. I znaczy ja nie jestem filozofem, więc mi będzie łatwo dawać takie rady. Myślę, że to jest wielkie zadanie środowiska filozofów, żeby do tego doprowadzić. I tak naprawdę na tym zyskają nie tylko filozofowie, ale zyska nauka, zyska poziom wykształcenia akademickiego. To jest coś, z czym ja mam ogromny problem i moi studenci też mają z tym ogromny problem. Dlatego, że oni przychodzą na prawo, bardzo szybko okazuje się, że to jest jeden z tych wielu kierunków, gdzie bardzo szybko przestajemy myśleć i przestajemy roztrząsać pewne problemy, a zajmujemy się właśnie przyswajaniem ogromnej ilości wiedzy. I to tak naprawdę zaczyna być głównym celem i zadaniem. Więc tu rola filozofii jest nie do przecenienia i rola środowiska, które pomagacie. Pani z mojej strony. Ja tutaj chciałam się z przedmówcą zgodzić, mówiąc, że filozofia sama się nie obroni. My się najpierw musimy ją przedstawić młodzieży, żeby pokazać jej, czym ona jest, żeby młodzież się w ogóle zainteresowała, bo rzeczywiście wychodząc ze szkoły, bo ja tak czekałam tutaj do pana profesora. To było bardzo przewrotne to, co powiedziałam. Tak, ja sobie zdaję sprawę, natomiast wiem, że po prostu trzeba i pokazać, że jest mnóstwo innych dziedzin, które mogą się zainteresować, między innymi filozofia. I teraz to, co Maciej mówił, a propos tego, że co zrobić, jeśli ktoś nie chce, jak skąd wiedzieć, jakby, w jaki sposób popularyzować, już zahaczam troszeczkę to drugie pytanie. No właśnie, czy brać tak powiem całą grupę na siłę, czy później wyłuskać te pojedyncze osoby? Ja na przykład mam taką metodę, że wyłuskuję te pojedyncze osoby, które widzę, że mają jakieś tam zainteresowania, no i już, że tak powiem, dwoje z moich uczniów jest na studiach filozoficznych. Także gdzieś tam się to udaje. Natomiast jeszcze tutaj odnosząc się do tej kwestii antyreligii. My możemy nie chcieć tego tak wprowadzać w filozofii, tylko ja po prostu nie wiem, co media zrobią. Bo chodzi o to, że media bardzo lubią antagonizować różne rzeczy. I na przykład tutaj w Poznaniu, w momencie, kiedy weszła nowelizacja ustawy na temat religii i etyki, to media podawały zawsze tylko trzy formy realizacji tych zajęć. Ja zrobiłam z stowarzyszenia taką briefingową konferencję, żeby to po prostu pokazać, że są cztery alternatywy, a nie trzy, ponieważ media po prostu, że tak powiem, swoje robią, więc myślę, że nad tą popularyzacją trzeba się też by było zastanowić tej kwestii medialnej, żeby to nie poszło w tą złą stronę. Tak właśnie jak przy okazji etyki, która też rzeczywiście jest porównywana do jakby przeciwstawiana religii. I wtedy, no, a nie jako coś, powiedzmy, komplementarnego, co może się ze sobą jakoś wiązać, nie? Ja chciałam tylko dodać, że jak najbardziej jestem za argumentem pani profesor Kobojewskiej, że podstawa wychowania filozoficznego to jest podstawa podstawowych kompetencji obywatela w społeczeństwie demokratycznym. Tak? Czyli tutaj
ja bym bardziej zastanowiła się, jak wejść do szerszego grona, to już jest kolejne to odpowiedź na pytanie, szerszego grona społecznego, jak tą filozofię przedstawić, tak? Jaki jest sposób, to już przechodzę chyba do drugiego pytania, tak? Że jeżeli jesteśmy uwikłani w ten świat ekonomii, konsumpcji, to tutaj dla mnie nie ma, że tak powiem, alternatywy. Popularyzować filozofię trzeba, tylko trzeba dostosować to do tego otoczenia, które jest na zewnątrz Instytutu Filozofii, filozofów, czyli mówić o filozofii językiem, który jest powszechnie używany, czyli za pomocą reklam, za pomocą mówienia też językiem ekonomicznym, tak, żeby do tego szerszego grona dojść. Filozofia nie jest popularna, nadal jest mała świadomość wśród rodziców i dyrektorów szkół. Idę na religię, to po co mi na etykę? To jest typowe pytanie, tak? I to, co tutaj się zgadzam z panem, co pan mówił, że w szkołach nie ma takiej świadomości, że dziecko może i dla rodzica, i dla dziecka może wybrać i religię, i etykę. Moje córki też chodzą, ale też mnie się same zapytały, a dlaczego? Tak? Bo to jest właśnie ten problem. Jak najbardziej filozofia powinna być w szkołach jako normalny przedmiot tutaj programu nauczania. Tak? Tylko trzeba to przedstawić politykom, szerszemu społeczeństwu jako ogromny zasób w budowaniu właśnie tego kapitału społecznego, miękki zasób, tak? Tych kompetencji społecznych, komunikacyjnych. No mamy taki przedmiot innowacyjny dla nauczania w szkołach podstawowych, filozofia i komunikacja, tak? Gdzie podkreślamy właśnie tą ogromną rolę filozofii i umiejętności komunikowania się, tak? Bo to też to są kompetencje takie psychologiczne. Tak? Także jak najbardziej za, tylko pytanie, jak to zrobić? Mam jeszcze dwa kończące głosy, więc przejdziemy do drugiego pytania. To może zrobimy też, dojdzie jako trzeci w tym kończącym. No więc ja tutaj chciałam może właśnie przyłączyć się do pewnych głosów, a pewne uzupełnić tutaj, że jeżeli co jeszcze należy do właściwie tej fazy wstępnej popularyzacji, trzeba pokazać, że ona jest w jakiś sposób użyteczna. Bo żeby ktoś nie wyłączał, nie wiem, czy telewizora, czy radia, czy w ogóle nie przekładał kartki z jakimś tekstem odnośnie filozofii, to trzeba mu zaszczepić taką myśl, że może mi się to do czegoś przyda. I właśnie ja tutaj wydaje mi się tą tezę, załóżmy, użyteczności, tak ją nazwijmy, chociaż może by się ktoś oburzał, ja to mogę też wytłumaczyć za chwilę, dlaczego ja ten żywem, na różnych poziomach. Może być na takim poziomie, ja szybko powiem, antropologicznym, że filozofia jest aktywnością specyficznie ludzką. Że jeżeli chcesz osiągnąć pełnię człowieczeństwa, to jest argument do nielicznych monografii, to po prostu filozofii, tak? Trzeba filozofować. Następnie ten argument kulturowy. Na poziomie kulturowym, o którym powiedziałeś, ale ja powiem o czymś innym, że dzięki filozofii można budzić i wzmacniać świadomość tożsamości kulturowej Europejczyków. To, co teraz wydaje mi się bardzo ważne, równie bardzo ważne, właśnie bardziej aktualne niż kiedyś, w starciu się z innymi kulturami. Bycie Europejczykiem, nie rodzimy się Europejczyka, trzeba się nim stać. To nie jest wspólnota granic, ale to jest również wspólnota idei i wspólnota wartości i również pewnego sposobu bycia refleksyjnego. I tutaj jako jeden z filarów tej kultury europejskiej, zapoznanie się z filozofią wzmacnia tożsamość kulturową, tak mi się wydaje. Następnie na poziomie takim geopolitycznym, to można powiedzieć, że w Polsce, tutaj Państwo powiedzieli, szczególnie jest potrzebna, bo mamy małą kulturę taką społeczną, filozoficzną. Małą, ona jest mało znana. Następnie na poziomie historycznym. Żyjemy w czasach przełomu. Tutaj my szczególnie, jaki to jest przełom? Po prostu zdewaluowały się stare wartości, stare autorytety i ludzie potrzebują nowej orientacji. Tu filozofia może im pomóc w tej nowej orientacji. Nie tak, że ona im da jakieś rozwiązania, ale dostarczy im jakiegoś aparatu, który pozwoli im lepiej analizować rzeczywistość i siebie. Następnie na poziomie politycznym. To, o czym pani tutaj wspomniała, że demokracja,
która niesie z sobą prawo do decydowania, daje obywatelom taką moc głosowania i żeby to głosowanie było przemyślane i rozsądne w jakiś sposób, tak? Albo żeby oni zanalizowali tą sytuację. Czyli tutaj jest potrzebna obywatelowi również filozofia. Na poziomie gospodarczym ten argument też można stawiać. Wydajność pracy zespołowej wzrasta, jeżeli w grupie jest humanista. To może być filozof. To nie musi być filozof, ale może być filozof. Znane są Państwu przykłady spoza zachodnich granic Polski, że tam na przykład zespołom w bankach, w różnych korporacjach dokooptowuje się humanistę, który wprowadza inny sposób myślenia, pewną otwartość, również kompetencje społeczne i tak dalej. Tak? No właśnie. No to już następnie na poziomie społecznym. To znaczy, to jest potrzebne, czyli osoby posiadające kompetencje, które niesie z sobą, czy daje filozofia, lepiej radzą sobie w sytuacjach międzyludzkich. Tutaj. Następnie na poziomie indywidualnym. Co mnie jako indywiduum się może przydać? Uzyskuję pewną samodzielność i sprawność intelektualną, która pozwala mi lepiej radzić sobie z różnego rodzaju problemami. To znaczy, mogę je analizować, rozpatrywać, widzieć, jakie, do jakich konsekwencji prowadzą. Pozwala jednostce lepiej rozumieć otaczający ją świat. Świat zmiany, nieprzewidzianych sytuacji. Jednostka jest znana tutaj, znana na siebie. I trzeba ją wyposażyć w taki, no właśnie, aparat analizy. Pozwala nam się bronić przed indoktrynacją, manipulacją, reklamy, narkotyki, jeżeli chodzi o młodzież, może nie tylko. I co jeszcze? Lepiej pozwala nam sobie radzić sobie jednostce na rynku pracy. Dlaczego? Tutaj można mówić z jednej strony o barbarzyństwie specjalizacji. Tutaj specjalizacja ogranicza. Natomiast właśnie filozofia jako dyscyplina ogólna, ona rozszerza horyzont, ona jakoś przeciwdziała tej specjalizacji. No to może tyle skończę. Ja bym chciał jedną rzecz tylko podkreślić, która tutaj padła. To znaczy, dopóki my, filozofowie, nie będziemy potrafili wzbudzić powszechne przekonania, że filozofia jest wartościowa wśród dyrektorów innych instytutów, wśród polityków, dopóty my będziemy mieli zawsze problem z namówieniem wszystkich tych włodarzy do tego, żeby tę filozofię wprowadzić do szkół, żeby ta filozofia była nauczana na pedagogice, na socjologii, na fizyce i tak dalej, na wszystkich kierunkach. Jakby podstawowym naszym zadaniem, myślę, jest właśnie poprzez dobrze napisane teksty, poprzez dobrych wykładowców i dobrych nauczycieli, poprzez dobrych absolwentów, pokazywać to, co też pani profesor powiedziała, że filozofia jest ważna, wartościowa, użyteczna w wielu sferach. Ja też kiedyś był tekst na temat użyteczności filozofii, więc w pełni się zgadzam z tym. I to powinno być nasze pierwsze zadanie. I jeszcze odpowiadając na to pytanie, dlaczego w ogóle my, filozofowie, mamy promować filozofię? Wcześniej mówiłem trochę o takich ogólnych racjach, odwołujących się do użyteczności społecznej, do wagi filozofii, ale też z tego powodu takich bardziej, nie wiem, egoistycznych i powodów i z powodów troski o naszych, nie wiem, o naszych podopiecznych. Filozofia ma poczucie, że jest ich coraz mniej w akademii, tak? Widzicie to Państwo. Ja na przykład jestem członkiem Zakładu Etyki. Jeszcze 4 lata temu mieliśmy zamówienia do tego, żeby uczyć etyki z wielu różnych miejsc w naszym wydziale. Teraz jest tak, że ponieważ, nie wiem właśnie z jakich względów, ta filozofia ciągle nie jest darzona takim szacunkiem, jaki mogła być darzona, jak powinna być darzona, się okazuje, że etyki na przykład już uczą wszyscy inni, którzy są przekwalifikowani na niedzielnych kursach, którzy napisali jeden tekst. Oni są przekonani, że oni świetnie znają się na filozofii, świetnie się znają na etyce, tak? I że filozof i etyk im jest do niczego niepotrzebny. Czemu oni tak uważają? Dlatego, że niestety, to jest grzech naszego środowiska, nasze środowisko często mówi o samym siebie, po prostu. I w tekstach mówi o samym siebie, i w dyskusjach mówi o samym siebie, tak? Nie jest społecznie ważna. I to jest coś, co trzeba zmienić, na przykład przez takie czasopisma jak filozofii, dlatego ja tutaj bardzo wspieram tę inicjatywę. Znaczy, ja do tego ogólnie słusznej wypowiedzi chciałbym dodać kilka egzemplifikacji, które
może lepiej unaocznią, co chodzi. Zainspirowałem wypowiedź pana Kubańczyka na temat studiów prawa, który jest ta tendencja do nauczania paragrafów, tak, zamiast uczenia myślenia. Otóż właśnie jedna z bolączek prawa, no, którą się porusza nieraz w publicystyce, jest to, że w wymiarze sprawiedliwości, zamiast wymierzać sprawiedliwość, się egzekwuje przepisy. Tak? To znaczy, że sędziowie, to jest powszechne narzekanie na sędziów, że sędziowie w ogóle się nie zastanawiają nad tym, jak będzie wyrok sprawiedliwy, tylko jak wydać wyrok, który będzie zgodny ze wszystkimi paragrafami. I teraz to takie podporządkowanie paragrafom jest widoczne nie tylko w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, czyli podporządkowanie paragrafom kosztem właśnie jakiegokolwiek namysłu filozoficznego, czyli wynikającego z braku jakiegokolwiek namysłu filozoficznego. Jest widoczne w różnych sektorach naszego życia publicznego, na przykład w opiece zdrowotnej, tak, gdzie się kalkuluje strumienie finansowe, które wpływa na zdrowie, według kosztów procedur, a nie według celu, jakim jest wyleczenie pacjenta. To znaczy, generalnie w wyliczeniach pacjent jest traktowany jako koszt. Tak samo w naszym sektorze student jest traktowany jako koszt, pieniądz idzie za studentem, tak? Czyli też znika z pola widzenia cel, jakim jest efektywność kształcenia. I także to, o czym tutaj przed chwilą pan powiedział, że na różnych wydziałach etyki pracownicy wydziału nauczania własnymi siłami, to niekoniecznie wynika z lekceważenia treści filozoficznych, tylko raczej wynika z tego systemu finansowego, który może gubi cel kształcenia, system finansowy, który jest tak skonstruowany, że zamawianie zajęć przez wydział pracownika innego wydziału generuje dla niego koszt. Prawda? I ten koszt decyduje nie pożytek edukacyjny, tylko koszt. Tak? I jestem przekonany, że właśnie takie podejście do decydowania na podstawie arbitralnie ustalonych wskaźników ekonomicznych, wskaźników oderwanych od celów politycznych we właściwym sensie tego słowa politycznych, to znaczy celów społecznie użytecznych, jest wynikiem między innymi lekceważenia filozofii, do czego się przyczynił między innymi Balcerowicz, który publicznie wiele razy wszystkich filozofów uznał za marksistów. W związku z tym dla niego filozofowie są wrogiem numer jeden. Tymczasem ten przełom, z którego żeśmy się tak cieszyli, nam przyniósł wolność, miał bardzo głęboką komponentę filozoficzną, dlatego że skąd się ruch opozycyjny w Polsce nabrał takiej siły. Między innymi nabrał siły stąd, że w połowie lat 70. z dominującego dyskursu między dogmatykami a rewizjonistami w obozie marksizmu zaczęły do Polski przenikać i być popularyzowane w obiegu podziemnym idee liberalne i konserwatywne. Czyli ten przełom, także paradoksalnie ten przełom polityczny, który nam dał wolność, którym filozofia odegrała poważną rolę, paradoksalnie odebrał filozofii znaczenie. Natomiast teraz wracając do tego przykładu pożytków filozofii w różnych zespołach, prawda? Więc powiedziałem, że znam polski przykład. Otóż tym polskim przykładem jest biznesmen, którego nazwiska nie pamiętam, ale który wydaje dużo pieniędzy na filozofię. To jest między innymi właściciel firmy Fox produkującej meble. Między innymi on finansuje tak zwaną School of Form, która jest w Poznaniu, tam pracuje jak spychałaś. Ten właściciel tej szkoły mówi, że on finansuje filozofię i
I w tej szkole Forum właśnie zatrudnia Jarka spotkałem z ludźmi jeszcze jakichś innych filozofów, dlatego, że podejście filozoficzne sprzyja wynajdywaniu dobrych wzorów, w sensie wzornictwa przemysłowego. Tak? I że właśnie on osiąga sukcesy biznesowe właśnie dzięki temu, że filozofowie mu wskazują, jaki produkt będzie dla ludzi pożyteczny. Także okazuje się, że nawet we wzornictwie przemysłowym filozofia ma być. Proszę uczyć taki głos, ale ponieważ głos z sali jeszcze jest jeden bardzo krótki, to pozwolimy jednak, aby przejdziemy do drugiego pytania. Ja tylko odwrócę do pana profesora. Wydaje mi się, że po części też przyczyną tego, że ta kondycja filozofii i zamówień na filozofii spada, jest to, że przestała jednostką administracyjną być uniwersytet, tylko stały się wydziały i instytuty, co prowadzi do absurdalnych sytuacji, bo kierujemy się tylko kryterium ekonomicznym, a nie merytorycznym. I sami też jako filozofowie myślimy sobie, aha, nikt nie zatrudnia naszych, to my też nie zatrudnimy prawdziwego psychologa, tylko przyuczymy kogoś z psychologii i będziemy uczyć w ramach własnych pracowników. A druga rzecz jest też taka, że być może to już padło, ja przepraszam się trochę spóźniłam, filozofowie muszą być też wrażliwi na słuchacza. Nie może być tak, że my idziemy na wydział nauk społecznych, na psychologię i mówimy o historii filozofii tak samo jak do filozofów. Musimy zawsze pamiętać o tym, kto nas słucha i trzeba pokazywać związki na przykład, bo są fantastyczne możliwości zrobienia tego pomiędzy filozofią a psychologią. Przecież psycholog ma bardzo dużo wspólnego i może bardzo dużo czerpać od filozofa, jeżeli chce się mu to tylko pokazać po prostu. Inna rzecz jest też trochę taka, że psychologowie dzisiaj są skoncentrowani też na pracy, na tym, żeby jak najszybciej otrzymać te kompetencje do prowadzenia różnych terapii. Oni nie chcą akademicko studiować psychologii, więc mindbody problem dla nich przestaje być żywo interesujący, jeżeli oni myślą tylko, że będą leczyć uzależnień różnego rodzaju, tak? Czy motywować, coachingiem się zajmować. I mam wrażenie, że w ogóle ta nauka spłyca się, jeżeli głównym celem kształcenia jest praxis, a nie bierze się w ogóle pod uwagę jakiegoś takiego otwarcia na ten kierunek szeroko rozumiany, akademicki. No a takie są tendencje i my musimy się w to trochę wpisywać i tak jak Państwo tutaj powiedzieli, wszędzie pokazywać wartość użyteczną filozofii. To jest chyba nasze główne zadanie. Uświadomię tylko uczestnikom dyskusji, bo filozofowie dyskutują, to czas stoi dla nich w miejscu, ale już nie bardzo wolno idzie. Mamy około 22 minut teoretycznie do tego, aby półtorej godziny trwała nasza debata. Być może 5 minut możemy przedłużyć, bo jest następny punkt o 13, więc drugie pytanie, przechodzimy do drugiego pytania, które brzmi jak popularyzować filozofię. Już pewne punkty się pojawiały, więc jesteśmy jakby lekko rozgrzani, żeby zacząć drugą. No tak, więc ja może tylko tutaj właśnie to powtarzając, podkreślając pewne rzeczy. Więc przede wszystkim musimy, co jest w samej definicji popularyzacji, upraszczać. Inaczej by to upraszczanie miało polegać. No trzeba tutaj robić ten przekaz, żeby on był przystępny dla słuchacza i atrakcyjny. Przystępny, to znaczy to, co pani tutaj powiedziała, trzeba wziąć pod uwagę, kim jest słuchacz, jaki jest jego poziom intelektualny i słownikowy, terminologiczny, żebyśmy nie wpadali w taką barierę fascynowania słuchacza skomplikowaną terminologią filozoficzną. I następnie, ja bym powiedziała tylko jeszcze tutaj o jednej zasadzie, która też tutaj się pojawiła, nie lekceważyć odbiorców. Nie lekceważyć odbiorców i w związku z tym nie przyjmować takiej postawy paternalistycznej. To znaczy, że ja tu jestem mądry, a wy i was uświadamiam. Nie, to od razu jest skazane na niepowodzenie. Czyli ja bym powiedziała na wstępie tutaj o takich dwóch zasadach, nie mówiąc na razie co robić, tylko jeżeli już coś robimy, to jak to robić? Tych dwóch zasad uważam, że się trzeba trzymać. Ja myślę, że to jest właśnie najważniejsze pytanie, w jaki sposób promować czy docierać z tą filozofią do wszystkich osób w naszym kraju. Ja bym to odpowiedział tutaj rozdzielił właśnie ze względu na to, kto jest jakby
dysponentem owej filozofii. Dysponentem są nauczyciele akademicy, jeszcze raz podkreślę, nasi absolwenci i nasze teksty. To są nośniki filozofii. I w tych trzech obszarach ja mam przekonanie, że musimy zrobić bardzo daleko posunięte zmiany w wielu sferach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o nauczanie filozofii. Instytucjonalna filozofia była w bardzo dobrej kondycji, lepszej niż wiele innych instytutów i wiele innych nauk. Myśmy mieli wykłady w prawie każdym kierunku studiów. Co się zrobiło? Teraz nas nie chcą. Dlaczego nas teraz nie chcą? Po tych latach nauczania filozofii całych pokoleń. Bo bardzo często te tak zwane zamawiane kursy filozofii były naprawdę prowadzone na mizernym, marnym, beznadziejnym poziomie. Musimy sobie to powiedzieć, to był grzech olbrzymi. Olbrzymi grzech zaniedbania, który się odbija na młodych pokoleniach filozofów. Nie można uczyć studentów historii filozofów. Ich to nie interesuje. Studentów trzeba uczyć problemów, pokazywania problemów filozoficznych. Najlepiej problemów jakoś związanych z ich kierunkiem studiów, ale nie tylko. A jest ich mnóstwo. Nie wolno po prostu, nie wiem, czytać wykładów, tak, to czasami jeszcze ciągle się zdarza niestety. Więc filozofowie też są nie wyuczeni, tak jak w ogóle uczyć. To jest kolejna sprawa. Więc nauczyciele akademicy powinni duży wysiłek włożyć w takie środowisko. Co do tego, jak się komunikować, jakimś retorem po prostu, co do rdzenia jakiejś filozofii na początku. I tu jest też bardzo duża doza rzeczy do poprawy. Myślę, tak naprawdę, że to jest jedna z fundamentalnych rzeczy tak naprawdę. Bo my ciągle jeszcze mamy kontakt ze studentami innych kierunków. I każdy student, który jest zniechęcony do filozofii po takim kursie, to jest, nie wiem, zamordowanie potencjalnego absolwenta, potencjalnego słuchacza. Taka jest prawda. Musimy sobie to jasno powiedzieć. I 10 jego znajomych. I 10 jego znajomych, bo ja niejednokrotnie pytałem kolegów i koleżanek swoich, którzy mieli filozofię, jak tam filozofia podobała ci się? O, niestety kiepsko to wyglądało, tak? Bardzo często. Więc reforma nauczania filozofii, to jest poważna bardzo rzecz. Podejście problemowe, nie historyczne, tak? Wyrobienie umiejętności dydaktycznych, retorskich. Dwa, teksty filozoficzne. Teksty filozoficzne. My bardzo często, to jest oczywiste, piszemy do samych siebie, środowiska naukowego, publikujemy w czasopismach, które są ważne dla fachowców. Ale filozofia jest specyficzna, to nie jest fizyka tylko, którą się na przykład dziennikarze dzielą ze społeczeństwem. To nie jest tylko psychologia, którą się dziennikarze dzielą ze społeczeństwem. Dziennikarze nie dzielą się filozofią ze społeczeństwem, bo nie za bardzo potrafią. Jeżeli nikt tego za nas nie robi, no to powinniśmy robić sami. Więc ja bym mógł, gdybym mógł zadekretować, to bym zadekretował, że każdy filozof, który potrafi pisać, ma raz do roku napisać po prostu popularny naukowy tekst. Niech filozof publikuje w czasopiśmie filozofów, niech publikuje, nie wiem, na blogach, niech zakłada swoje blogi, niech publikuje w gazetach popularnych. To powinien być obowiązek, który jest w dodatku jeszcze w mojej opinii, nagradzany. Z czego też brakuje dzisiaj, bo oczywiście my gonimy za tymi punktami. Ja się zajmowałem etyką praktyczną przez kilka lat, ale ponieważ habilitacja była już rzeczą, którą muszę zrobić, więc odłożyłem to wszystko, bo musiałem robić habilitację, prawda? Takie są wymogi awansowe. I nikt nie za bardzo ceni tego, że my poświęcamy swój czas, że ktoś poświęca swój czas na promocję, co jest bardzo ważne dla środowiska, może nie w perspektywie 2-5 lat, ale 10-15 na pewno. Więc to są teksty. Bardzo ważna rzecz. Powinniśmy pisać w użyteczny sposób do szerokiej publiczności. I trzecia rzecz. Nasi absolwenci. Ja myślę, że patrząc na naszych absolwentów, społeczeństwo też się zastanawia, czy filozofia jest ważna, czy jest wartościowa, kim jest filozof, czy to jest coś wartego studiowania dalej, czy warto, nie wiem, moją córkę, czy mojego syna puścić w ślad tego chłopaka, który skończył filozofię. I to mi tego nie brakuje sobie, myślę, już też powiedziałem, w edukacji naszych absolwentów, bo filozof, który odnosi sukces społeczny, nie tylko taki, który pracuje w dobrych firmach i zarabia dobre pieniądze, bo my często się chwalimy politykami, filozofami, nie wiem, biznesmenami, filozofami, okej. Okay. Ale taki
niewybijający się filozof, który może być wzorcem, to jest filozof, który potrafi mówić, potrafi przekonywać, potrafi się komunikować. Nie ma tylko wiedzy historycznej, bo my cały czas uczymy przede wszystkim wiedzy, ale ma umiejętności filozofowania i przekonywania do swoich racji. Więc ja jestem przekonany, że w kursach filozofii dla naszych studentów powinien być kurs, nie wiem, retoryki, powinien być kurs sprawnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Jeżeli my tego nie potrafimy robić, to powinniśmy zatrudniać, nie wiem, sprzedawców samochodów, tak? I ubezpieczeń, które robią to świetnie. Bo filozof to powinien być taki sprzedawca myśli po prostu. I to są rzeczy, które, żeby ta filozofia wybrzmiała w społeczeństwie, żeby ktoś chciał ją wprowadzać do szkół, żeby zobaczyć, że jest wartościowa, to są rzeczy, które my powinniśmy robić, jestem przekonany. Już widzę, że są tutaj głosy, żeby dyskutować, ale pozwolę jeszcze zamknąć tę część quasi, dla mnie quasi, stricte panelową, znaczy trójka panelistów, no jestem trzeci, powiem krótko, żeby nie zabierać głosu pozostałym. Dorzucę dwa wątki, znaczy niektóre to już pobrzmiewały, ale chciałbym je bardziej naświetlić. Wątek pierwszy to jest, żeby rzeczywiście pozwolić tym, do których wychodzimy z filozofią, odkryć, że pewne problemy są autentycznie albo interesujące, albo doniosłe dla nich, indywidułów. I nauczanie filozofii przez wykład historii, albo nawet bardzo systematyczny, ale pełny izmów i trudnych terminów, to jest antypopularyzacja filozofii. Wydaje się, że w czasach piśmie filozofii tak to robimy, to znaczy staramy się, aby tekst zaczynał się od punkt wyjścia tekstu był taki, że każdy przechodzi na ulicę, może jest dla niego ten punkt osiągalny, czyli każdy kolejny krok ma wciągać coraz dalej. Teksty z izmami to dopiero gdzieś później, jeżeli ktoś zechce. Jeżeli nie zechce, to przynajmniej na tym poziomie też będzie miał satysfakcję. To się oczywiście wiąże z drugim punktem, który chciałem powiedzieć. Filozofia zawodowa jest trudna. Nie jest łatwa. Nie możemy powiedzieć, że filozofię da się spopularyzować tak, że ktoś czytając tekst popularyzujący już wszystko wie. Z tym, że my naszym celem jest pamiętać, my musimy pamiętać o aristotelesowskiej zasadzie, że przyjemność w tym, co robimy, jest tylko wtedy, jeśli jest to ciut trudniejsze od tego, co do tej pory potrafiliśmy. Jest trudniejsze, daje satysfakcję, ale jest tylko ciut trudniejsze, bo jest osiągalne dzięki temu. Jeśli będzie zbyt trudne, będzie nużyło i zniechęcało. Dlatego teksty, które tu proponujemy, to jest jeden ze sposobów, właśnie mają ten charakter. Te dwa punkty biorą pod uwagę, chociaż rozważamy, aby jeden tekstik był już dla ciut bardziej zaawansowanych i w przyszłości będą teksty ciut dłuższe, jeden tekst będzie ciut dłuższy, reszta będzie tak jak do tej pory, który będzie dawał satysfakcję tym, którzy już z nami byli od już numerów i mówią, teraz chcemy trochę coś trudniejszego, ale nie będziemy zapominać o nowych pokoleniach. Tak będziemy chcieli to robić. Pewnie dużo więcej można powiedzieć, jak popularyzować, ale mam nadzieję, że jak będzie wymiana głosów, to te inne perspektywy wyjdą. Już mamy trzy propozycje. Tutaj jest jedna propozycja głosu. Pan Urbańczyk i Robert Kryński. Oczywiście zachęcam kolejny, czwarty kolejny. Proszę bardzo. Ja tylko chciałam tutaj dodać, że pani do listy grzechów, które popełniają filozofowie w popularyzacji. Tutaj pan mówił o tym momencie, kiedy filozofowie wychodzą na inne wydziały, na zajęcia zamówione. Myślę, że warto jeszcze podkreślić to, że często sami pobłażamy tym studentom. W sensie, że sami podchodzimy tak troszeczkę, są niskie wymagania w stosunku na przykład do fizyków, a tak, bo to są fizycy, to jest piąty rok, czy tam teraz drugi rok studiów uzupełniających magisterskich i że tak powiem, filozofowie sami nie wymagają zbyt dużo. Wydaje mi się, że to też jest poniekąd błąd. I pan mówił też tutaj o retoryce, myślę, że warto by było też dodać metodykę, bo jednak wczoraj rozmawialiśmy na panelu o tym, że tą metodykę u filozofów warto by było jednak podnosić. Także to wszystko z myślą. Dziękuję. Chyba wydaje mi się, że jednym ze sposobów popularyzowania filozofii, takim, który środowisko filozofów będzie mogło zrealizować w sposób bardzo łatwy, to będzie zafascynowanie filozofią młodego pokolenia, ludzi z liceum. I to jest, to można zrobić w sposób bardzo prosty i tak naprawdę ograniczyć tylko do tego. I opowiem o tym na przykładzie mojego znajomego, który jest prodziekanem w filii w małej mieścinie wyższej szkoły i od roku ma problem z tym, żeby jeden z kierunków ruszył. I żeby
nazbierać tą ilość studentów na pierwszego roku, żeby móc ten próg tworzyć. I on co roku, proszę Państwa, przeprowadza naprawdę absolutnie profesjonalne działania marketingowe, jeżdżąc po wszystkich szkołach średnich, spotykając się tam z ludźmi, robiąc spotkania i mówiąc o swojej szkole, i co roku mu się to udaje. Wydaje mi się, że to jest coś, co środowisko filozofów powinno zrobić, zwłaszcza, że tak naprawdę instytuty filozofii, no to są doskonałe narzędzia do tego. Nawiązanie współpracy z liceami, droga do tego, żeby filozofia zawędrowała do liceum, jest bardzo długa, o czym profesor mówił, że to jest tak naprawdę praca na lata. Natomiast sytuacja, w której filozofowie pojawiają się w szkole średniej z propozycją wykładu raz w miesiącu, z propozycją ćwiczeń, warsztatów, mówienia o tych kompetencjach miękkich, właśnie też na przykład dyskusji, komunikowania się, to jest coś, myślę, co można zrobić od razu. I co pokazywałoby młodym ludziom, mającym te 17-18 lat, że filozofia jest ciekawa, że filozofia jest przydatna, że ona jest praktyczna. Prawda? I w tym momencie ci ludzie spotkali się z taką filozofią, która mogłaby ich zafascynować. I myślę, że to jest coś, o czym Państwo powinni się naprawdę zastanowić, spróbować taką właśnie pracę u podstaw przeprowadzić, bo lobbying polityków to jest jedna sprawa, ale to na lata, proces legislacyjny i tak dalej, to rzeczywiście na pokolenie. Natomiast zainteresowanie ludzi, którzy są albo przed maturą rok, albo dwa, właśnie kwestiami, na przykład, co to jest sprawiedliwość, jakie państwo jest dobrym państwem. Tak? Gdy prowadzę swoje zajęcia z środków polityczno-prawnych i właśnie zajmuję się takimi kwestiami, tak? Jak powinno działać państwo, jakie są funkcje prawa, to ludzie naprawdę przez 90 minut rozmawiają. Rozmawiają, jakie są granice wolności słowa, bo to jest moja specjalizacja. Tak? To są najciekawsze zajęcia zawsze. Także potencjał jest ogromny, tylko no właśnie, wyjście do ludzi, tak? Pójście, zapukanie do dyrektora liceum. Mamy gotowy projekt zajęć raz w miesiącu, zajęć dodatkowych. Dzisiaj, też proszę o tym pamiętać, już dzisiaj licea zabijają się tak naprawdę uczniów. Ten wachlarz zajęć dodatkowych, im większy, tym lepiej. Jeżeli dyrektor szkoły średniej będzie mógł się pochwalić, że współpracuje z instytutem, z uniwersytetu, no, myślę, że nie znajdziecie takiego, który powie nie. To mi się po prostu opłaca. Tutaj mamy dużo głosów z drugiej strony, więc zanim Pani profesor damy głos, to może proponuję 1, 2, 3 i wtedy przejdziemy do Pani profesor. Proszę bardzo. Myślałam, że będę trochę później. Dobrze, ja jedną rzecz powiem. Być może nie tutaj Państwo o tym myśleliście, ale wydaje mi się jedna rzecz ważna, bo jak mówię przyszłym nauczycielom, pedagogom, o edukacji, co jest ważne w edukacji, razem się zastanawiamy, co jest ważne w edukacji, to tutaj przy tym temacie, jak popularyzować, to wydaje mi się, że to, co Pani Profesor mówiła, na kogo mówimy, tak, co powiemy, jak te osoby skorzystają z tej filozofii, tak, to jest bardzo ważna rzecz, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja mówię, że edukacja jest wtedy sensowna i ważna, kiedy jest przyjemna. To przyglądaj troszeczkę do takiego treningu, tak? Wysiłek fizyczny, trening fizyczny, ale później po tym treningu wydzielają się te endorfiny i jest ten stan przyjemności. Ja bym tutaj jeszcze w tym procesie popularyzacji filozofii, tak, jako tego istotnego, podstawowego elementu kształcenia społeczeństwa demokratycznego, mówiła o czymś takim jak przyjemność, radość z uczenia się, tak? Nie obowiązek, tylko wyszukiwanie czegoś nowego i używanie humoru, który niektórzy filozofowie to bardzo pięknie robią, tak? Który będzie właśnie stymulował do myślenia. Tak? Bo dlaczego to mówię? Bo wydaje mi się, że takie powszechne postrzeganie filozofów to nuda. Tak? Nudne filozofowanie. Nic się nie dzieje. A to chodzi o to, żeby pokazać właśnie tą korzyść. Uśmiech, radość, przyjemność. Korzyść konkretna dla jednostki, ale też dla społeczeństwa, czyli popularyzacja. Na przykład mamy spotkania dyrektorów regionów, tak? Dla nich tutaj specjalne spotkania kogoś, przedstawiciela Instytutu Filozofii, który by tutaj mówił o znaczeniu etyki, filozofii, o podstawach prawnych
nie mają takiej wiedzy, tak, do końca. Dalej, są targi medialne, edukacyjne, co roku u nas tutaj w Poznaniu organizowane. Zjeżdżają na te targi również uczelnie wyższe, z różnych poza naszych tutaj polskich ośrodków uniwersyteckich. I na przykład w tym roku był panel poświęcony podręcznikom. Wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, to chyba chodziło o podręczniki dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mieli spotkanie z takim przedstawicielem dotyczącym właśnie tych podręczników. Dlaczego by nie zorganizować takiego przy okazji tych targów medialnych, takiego spotkania z filozofami, które by popularyzowało właśnie tą filozofię. A to też trzeba po prostu bardzo przemyśleć, jakim językiem mówić do dyrektorów, jakie im dać tutaj prezenciki w sensie atrakcyjności tych przedmiotów, tak, żeby miały taką możliwość. Także tutaj dyrekcja szkół na pewno, tak? Działanie oddolne, ogólne, tak, ale też dyrekcja szkół i targi na przykład tutaj konkretne rozwiązania. Tak? Proponuję, żeby niektóre głosy, które prowokują do myślenia, żeby sobie zapisać jakieś myśli i będzie nasza kolekcja, będzie mogli odpowiedzieć, bo my się tutaj tak ze wszystkim zgadzamy. To jest taki trochę dla mnie podejrzany. Gdybyśmy się zaczęli nie zgadzać, wtedy robimy to, co należy robić, popularyzując. Rodzi się napięcie, które mobilizuje do skupienia. Głos Robert Kuczyński. Targi są w marcu w przyszłym roku, 18-19, także można by pomyśleć. Jest dużo czasu, żeby zebrać siły z różnych instytutów w Polsce. Będzie to nagranie, będziemy je analizowali. Wszystkie dobre pomysły. Każdą frazę tak będziesz wyciągnął. Mi się nasunęło kilka kwestii, ale ponieważ jest mało czasu, ograniczę się do jednej takiej ważnej, a drugiej może takiej mniejszej. Pierwsza kwestia to jest taka, jak się przysłuchuje tej debacie, to duża jej część jest mimo wszystko poświęcona środowisku akademickiemu. Mimo iż mówimy o popularyzacji. Nie było o religii. Ale mówię duża część, nie mówię, że nie było, prawda? Jednak warto więcej wysiłku włożyć w to, żeby rozpoznać tę grupę docelową pozaakademicką. Zgadzam się oczywiście ze wszystkimi głosami, które idą w tym kierunku, że akademicy przede wszystkim powinni włożyć wysiłek w to, żeby nie psuć powiedzmy wizerunku filozofii wśród innych akademików, socjologów, psychologów i tak dalej, bo oni na całe życie są uodpornieni na filozofię, wręcz alergicznie na nią reagują. Myślę, że też symptomatyczne jest to, że na zjeździe filozoficznym, gdzie jest 1000 osób, nie ma żadnego spotkania dotyczącego spraw środowiska. To jest po prostu tak, jakby środowisko filozoficzne nie miało wspólnych interesów. Te kwestie, które dzisiaj choćby tutaj są poruszane, to w małym bardzo gronie. A przecież warto by chyba zakomunikować całemu środowisku, jakie są jego żywotne interesy. Tego nie ma kompletnie. I jeszcze ta taka mniejsza sprawa dotyczy właśnie tego, jak popularyzować. No, to ten czas redagowania czasopisma pozwolił nam uświadomić sobie jedną rzecz, że jednak umiejętność jeszcze pisania tekstów popularno-naukowych jest stosunkowo niska. To znaczy teksty są przeładowane jednak terminami abstrakcyjnymi. Ja mam praktyczny problem, ponieważ ja składam to i ilustruję. W niektórych tekstach nie można znaleźć ani jednego terminu zmysłowego, to znaczy, który by się odwoływał do jakiejś obrazowości. Ja po prostu czasami naokoło próbuję to zrobić na zasadzie jakichś skojarzeń, za którymi często czytelnik może nawet nie nadążać, bo to jest moja praca w tym, prawda? Więc tutaj też jest ogromny problem. Od razu akademikom się narzuca metapoziom. Zamiast mówić o przedmiocie, to wolą mówić o swojej dyscyplinie albo mówić o samym mówieniu o problemie, prawda? Więc to jest jeszcze bardzo duża robota do zrobienia tutaj. Także myślę, że środowisko po pierwsze powinno jakby wśród swoich uczestników artykułować te potrzeby i to na szerszą skalę, prawda? Tak jak mówię, wśród 1000 osób dałoby się to skuteczniej zrobić, kiedy są w jednym miejscu. A po drugie trzeba mimo wszystko jeszcze popracować na
poziomem jakby popularyzacji, żeby te teksty były naprawdę sprawne dla tej grupy, która jest poza akademią. To tyle. Ale wczoraj było takie spotkanie z ministrem duchem, też właśnie w sprawie środowiska. Ale nie obejmowało chyba wszystkich uczestników zjazdu. To jest pierwszy dzień, prawda, który zrzesza, prawda, wszystkich teoretycznie, którzy przyjadą w ogóle na otwarcie, ale moment otwarcia nie jest na pewno dobrym momentem do tego, żeby takie problemy mówić. Ale wśród tych 4 dni, czy 5 dni zjazdowych powinien się przynajmniej jeden dzień znaleźć taki, żeby zebrać jeszcze raz społeczność całą i po prostu wyartykułować jej żywotne interesy. Ja oczywiście bardzo mi się podoba tutaj głos pana Urbańczyka o tym, że powinniśmy zarzucać sieci szeroko. My na Uniwersytecie Gdańskim próbujemy zarzucać sieci, organizujemy od kilku lat warsztaty, tylko zapraszamy do siebie i robimy bardzo szeroką ofertę. Rzeczywiście po 200 osób przychodzi do nas specjalistów i robimy różne wykłady plenarne, oprócz tego warsztatowe zajęcia, oni się dzielą, wybierają po 2 warsztaty. Mamy problem na przykład z opłatą ciasteczek i herbaty, bo pani dziekan nie chce nas wspierać, ale zrzucamy się, pracownicy Instytutu. To jest jedna grupa, do której powinniśmy się kierować. Druga grupa, ja bym nie zgodziła się z tym, co mówi Robert, my musimy myśleć o studentach, tych, którzy biorą udział w naszych wykładach, tych zamawianych przez studentów innych, przez inne wydziały, dlatego że tam są potencjalni drugofakultetowcy. Ja powiem Państwu, że dla mnie to są najlepsi studenci, z jakimi mamy do czynienia. To są ludzie już świadomi, często, nieco starsi, wiedzą, na czym polega praca akademicka i oni rzeczywiście wiedzą, po co przyszli na filozofii. Te 2 czy 3 lata, kiedy nie mogli studiować drugofakultetowcy, to był dla nas naprawdę bardzo duży brak i odczuliśmy to boleśnie, bo często ci studenci właśnie świadomi tego, po co przyszli, dlaczego studiują filozofię, bo chcą poszerzyć swoje horyzonty, bo chcą na przykład, czy to pogłębić studia prawnicze, na przykład studenci biotechnologii studiowali u nas filozofię, studenci psychologii, ale też i humaniści, poloniści. No, oni często mobilizowali tych studentów pierwszego roku, tych młodych ludzi do tego, żeby chcieć czegoś więcej, żeby głębiej analizować problemy filozoficzne. No i jeszcze myślę, że to jest jedna grupa, o której w ogóle zapominamy. W momencie, kiedy mamy ten projekt Lifelong Learning, prawda, kiedy mogą studiować właściwie osoby, które nawet są na emeryturze, to powinniśmy naszą ofertę edukacyjną też skierować do ludzi pracujących jakoś tam w nienormowalnym czasie pracy, albo takich ludzi, którzy już mają jakiś epizod przerwy w pracy, albo mają czas na to, żeby studiować, na przykład będąc na emeryturze. My w ogóle o tej grupie nie pamiętamy. Ja często mówię do studentów, proszę Państwa, wy możecie zaprosić swoich rodziców, swoje cioci, swoje kuzynki, niech przyjdą, jeżeli chcą posłuchać, zobaczyć, być może rzeczywiście to ich zainspiruje. I jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa, powiem jako etyk, i to etyk, który jakoś tam się tym podejściem etyki cnót zajmuje. Powiem tak, brakuje nam życzliwości dla naszych inicjatyw. Raczej traktujemy siebie konkurencyjnie, zamiast siebie wspierać i jakoś tak odpowiadać na nasze propozycje. Ja nie mówię tylko w związku z redagowaniem czasopisma Filozofuj, ale Krzysztof ma podobne pewnie doświadczenie w związku z portalem Etyka Praktyczna. My nie potrafimy się konsolidować, traktować tego jako wspólny cel. Przecież my, redagując Filozofuj, nie jesteśmy konkurencją ani dla Krakowa, ani dla Warszawy, ani dla Łodzi. My po prostu pracujemy dla wszystkich, bo jeżeli ktoś w Zakopanem się zainteresuje filozofią, to on nie przyjedzie do Gdańska, ani do Lublina, tylko on przyjedzie do Krakowa, czy ktoś się zainteresuje we Władysławowie, pojedzie do Szczecina. To jest inicjatywa w ogóle dla filozofii, a nie dla pewnych środowisk, które promują taką ideę. Jeśli można, a jeszcze tylko poinformuję, od tej chwili około 10 minut, tylko żeby zostało jednak przynajmniej kwadrans na odsapnięcie przed następną częścią zjazdu, zamykającą zjazd. Więc Nie 30 kończymy. Przepraszam, 13. Mogę 13, zaczęliśmy już od 1,5 godziny. Zaczęliśmy z małym opóźnieniem, więc do tych za 15, tak żeby jednak myślę, że niektórzy chcą jeszcze zachować trochę siły, żeby komórek na następny punkt.
do pani, jeśli można. W Częstochowie na ten pomysł wpadliśmy kilka lat temu, żeby uruchomić trzeci wiek. W tej chwili mamy taki efekt, że grupy zarówno z Akademii Gorsza i Politechniki Częstochowskiej trzeciego wieku, Uniwersytetu trzeciego wieku, a w niektórych grupach połowa studentów to są studenci 50+, 60+. No. To zrodziło dla nas potrzebę nowej dydaktyki, bo to co innego 20 lat, a co innego kilka razy 20. A teraz próbujemy zaatakować tak zwany drugi wiek. Czyli ludzi, którzy aktualnie pracują, a chcieliby trochę sobie właśnie porozmawiać. Ale to można to mamy... na przykład także program ułożyć popołudniami, chociaż no możemy ten mamy programy. Te proste rzeczy to oczywiście, że robimy. Natomiast mamy problem natury organizacyjnej. System organizacyjny uczelni wyższej nie umożliwia na przykład studiowania filozofii w ciągu 10 lat. Bo trzeba zaliczenia, są rygory. Ci starci ludzie, no albo też starsi, tak, oni by chcieli sobie po prostu postudiować, pocieszyć się radością rozumienia, a nie mają jak, bo mają rygory, daty, systemy, egzaminy. I US. Jak to rozwiązać? USOS, tak? No to jest to, ale to. Znaczy ja tutaj tak, wzmocnię to, co już zostało powiedziane, może to będzie w jakiś sposób zbierane i chciałabym, żeby to wybrzmiało, żeby zadefiniować konieczność kształcenia dydaktycznego i metodycznego, znaczy wszystkich pracowników naukowych, ale tu nam chodzi o filozofów. Tutaj podnosiliśmy, w jaki sposób tutaj prowadzić zajęcia. I tutaj jedyna jeszcze zasada, którą tutaj nie była mowa, nie była mowy, to znaczy taka sokratejska zasada, żeby odchodzić od mowy długiej na rzecz mowy krótkiej. Nieraz my po prostu zanudzamy, a nasi słuchacze mogliby powiedzieć to właściwie to samo, co mówimy. I jeszcze może i to potraktuję jako jeden ostatni swój głos, jakiś pomysł tutaj, może właśnie my jako środowisko, jako grupa tutaj coś takiego zrobimy, żeby zrobić jakiś konkurs na jakąś, na kryminał albo na powieść filozoficzną. Teraz jest olbrzymia moda na kryminały. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jaką karierę zrobiła taka książka Świat Zofii. I chociaż tam można było mówić o błędach i tak dalej, ale wielu studentów w tym okresie, jak później mówiło, co skłoniło ich do studiowania filozofii, to mówili właśnie ta książka. Więc... To jest bardzo ważna książka. No właśnie. Moja córka lat 7 wtedy chciała, żebym czytał co wieczór kolejny rozdział. No więc właśnie, więc to się okazało doskonałym przekaźnikiem. Więc może nie wykluczając innych form popularyzacji. Dziękuję. Ja pozwolę sobie dodać, ponieważ wszyscy skupialiśmy się na wątkach dotyczących nauczania na akademii, dydaktycznych wątkach, ale cały czas nauczania. Natomiast popularyzacja to jest coś jeszcze. To jest wychodzenie, jak czasopismo, do ludzi, którzy kupią to w kiosku i przeczytają w pociągu. Są przynajmniej dwie formy. Tu pani profesor wspomniała kryminał. Jedną z form może być film. Ostatnio był amerykański film tytułu Philosophers. To był tylko eksperyment myślowy. Ja obejrzałem ten film, mam trochę mieszane uczucia, ale uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Jest jeszcze jedna rzecz. Tę rzecz zaczęliśmy robić w Gdańsku kiedyś trochę z Lublinem na spółkę. Mianowicie debata filozoficzna. Na tygodniu filozoficznym w Lublinie była debata Gdańsk kontra Pól. Dwukrotnie i studenci, i nawet ci studiujący filozofię, tak się wciągnęli, przygotowali do debaty, że potem właśnie ci sami studenci już wszyscy raz mają doktoraty z tej drużyny debatującej. 100% robię doktoraty. Też prowadziliśmy nowy przedmiot w Gdańsku pod tytułem debata filozoficzna i my te debaty kręcimy. Kupiłem kamerę za prywatne pieniądze, kręcimy, żeby można je było puszczać w internecie w przyszłości. I teraz postulat byłby taki, zróbmy różne uniwersytety, coś w rodzaju ligi debacyjnej. Taki był film Great Debaters, to było o prawnikach, ale debatowali o obywatelskim nieposłuszeństwie, czyli to była debata też filozoficzna. Zróbmy taką ligę i ciekawsze debaty wrzucajmy do internetu, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak zdolni studenci filozofii potrafią żarliwie, ciekawie, inteligentnie dyskutować na tematy, które też są ciekawe. I jestem przekonany, że te filmy z debat będą miały tak dużą rzeszę widzów,
że to też się przełoży na chętne studiowanie filozofii, nie mówiąc o innych pozytywnych efektach, o których mówiliśmy na początku. Tu mamy około 4 minut, więc ja pozwolę, jeśli ktoś chce jeszcze zabrać głos, proszę bardzo. To jest świetny pomysł, myślę, do tego, żeby wychodzić z naszą filozofią do szerokiego grona. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz podkreślić, którą ja się wcześniej zajmowałem i zajmuję, czyli blogowanie, czyli jeszcze ten element. Myślę, że bardzo ważny, trochę o innym charakterze niż publikowanie w czasopismach. To jest, proszę Państwa, świetna rzecz, żeby w ogóle samemu nauczyć się, po pierwsze, pisać w prosty sposób, żeby dostać jako na przykład pewną informację zwrotną na temat swoich własnych pomysłów naukowych. Ja muszę Państwu się przyznać, że w mojej opinii najlepsze moje teksty i artykuły naukowe powstały najpierw na blogu, takie z etyki stosowane. Bo miałem pewien pomysł, wrzuciłem szablon tego pomysłu z najważniejszymi danymi na blog, potem dostawałem informacje zwrotne, dyskutowałem, emocje wzrosły, więc miałem większą motywację, żeby w ogóle skończyć napisać, opublikować. Wiedziałem już, jakie są ewentualne zarzuty, co jeszcze mogę dopracować. I potem, mając taki szkic artykułu, mogę go publikować w czasopiśmie naukowym na przykład. Myślę, że każdy z nas ma takie teksty, których fragmenty może opublikować, wrzucić właśnie gdzieś, poddać dyskusji. I to jest coś, czego nam czasami brakuje, myślę, że w pracy naukowej filozofów. Bo często mam swoje biurko, tą swoje książki i ten swój tekst do napisania. A tutaj mamy informacje zwrotne też w internecie. Możemy dyskutować z kolegami, z koleżankami, ze studentami, a zarazem z tą filozofią, którą wychodzimy do szerokiej publiczności i na przykład ja już teraz nie muszę na przykład namawiać mojego kolegę, profesora Trockiego z Zakładu Etyki, żeby publikował coś na blogu, bo wcześniej musiałem namawiać, bo on teraz już wie, że jak opublikuje artykuł w czasopiśmie naukowym, to go przeczyta 10 osób, a jak ktoś opublikuje na etyce praktycznej, to od 10 tysięcy do nie wiem, 90 tysięcy to zobaczy po prostu, tak? I się zainteresuje, a na może być w nim potem w pełnej wersji zostało opublikowane w takim czasopiśmie. Więc świetna rzecz, żeby promować nie tylko filozofię, ale też nasze idee po prostu. I to też warto by takie rzeczy podejmować. Jak popularyzować filozofię? To jest ta druga rzecz. Moja propozycja, wzmocnić nasze kompetencje pedagogiczne. Może jedna historyjka. Mieliśmy spotkanie z młodzieżą licealną i pytamy się ich, jak oni sobie wyobrażają studia, czego od nas oczekiwali jako od nauczycieli akademickich, czego mamy ich nauczyć. I zgadniecie Państwo, jak brzmiała odpowiedź? No nie. Nauczcie nas w pasji. Doskonałe słowa na zwieńczenie, ale nie chciałbym tak skończyć, bo jeśli ktoś jeszcze w tej chwili chciałby zabrać głos. Może na uzupełnienie do głosu Alony, bo Alona mówiła, że popularyzować przez pisanie prostym językiem, dostosowanym do odbiorcy. Tutaj bym jeszcze dodał nie tylko kwestie języka, ale też kwestie kompozycji tekstu, który by nawiązywał bezpośrednio do doświadczeń do potencjalnego odbiorcy, tak? Do codziennych doświadczeń. Także trzeba szukać jakichś takich pomostów między abstrakcyjnymi problemami filozoficznymi, a problemami, które ten człowiek na co dzień spotyka się w życiu codziennym. Na co dzień. To ja jeszcze coś dodam, bo pan profesor mówił kiedyś na Warszawie na konferencji publikować dla szerszego grona, tak? Czyli publicystyka. Profesor Szachaj też tutaj, jego rada była taka, wychodzić z naszymi koncepcjami, z naszymi przemyśleniami do szerszego grona. Między innymi w ten sposób, ale też w różny sposób internet, tak? Też inne czasopisma młodzieżowe. Tak, pozwolę, abyśmy zakończyli. Tu może powiem, nasza dyskusja być może nie była najlepszym przykładem popularyzowania, ponieważ mówiliśmy długo, ale mimo to, żeby o popularyzacji mówić popularyzującym językiem, to inny jest odbiorcą. Odbiorcą są ci, którzy mają popularyzować, więc miejmy nadzieję, że nasze głosy będą miały dobre konsekwencje. Dziękuję bardzo wszystkim.